essas relações. Cały czas czekamy na zawodników, nie zmieniają się cały czas klasyfikacje, te pierwsze miejsca są niezmienne. Lancome Bike Atelier składa Kołosa plus 2 Gliwice, to jest nazwa jednego zespołu, który ma godzinę 07:51, następnie Ostrowska Kawaleria Tularska z Kostoła Wielkopolskiego 1:08:59, czyli ponad minutę słabiej. I trzecie miejsce też Ostrów Wielkopolski Interpol 2. No i zobaczymy, który z tych zespołów, czy może w jakiejś grupie większej wiadomo tutaj, no zobaczymy, to będzie, myślę, że o 20 minut to powinniśmy się spodziewać gorącego finiszu. Cały czas dostajemy tutaj informacje z trasy, wszystko póki co bardzo dobrze się odbywa. I to jest najważniejsze, żebyśmy tu o tej godzinie, powiedzmy 16, wszyscy w dobrych nastrojach udekorowali najlepsze drużyny tych zawodów kolarskich, drużynowe jazdy na czas Amber Road. Czyli tak jak powiedziałem, dystans olimpijski i najpopularniejsze i w sumie najlepsze zawody tego typu w naszym kraju. Czekamy cały czas na zawodników, a w tle oczywiście Oceana, Endless Summer, czyli sprzed dwóch lat, hit Euro 2012. Dzisiaj mamy hity kolarskie, być może doczekamy się jakiejś wielkiej imprezy kolarskiej, rangi mistrzowskiej, oczywiście mamy Tour de Pologne w Polsce, a może jakieś mistrzostwa świata, może jakaś jazda na czas. To wszystko przed nami, jeżeli będzie więcej tego typu imprez jak dzisiaj i będą gwiazdy takie, jakie mamy w tej chwili w osobie Rafała Majki, czy chociażby Michała Kwiatkowskiego. W międzyczasie nasi patroni, partnerzy tego przedsięwzięcia, czyli Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Starosta Robert Bacinkowski, Województwo Wielkopolskie, firma Gelfin Finanse, pan Tomasz Bicz Pro Cycling Promotion, pan Adam Starzyński, a także Ośrodek Sportu Rekreacji i pan dyrektor Zbigniew Kordus oraz pan Wojciech Walkowiak, a także oczywiście wielkie zaangażowanie strażaków, policji, a także oczywiście Straży Miejskiej. Tutaj mamy strażników na miejscu, pan Michał Paszak i pan Damian Koprowski. Ci dwaj panowie pilnują porządku tutaj niedaleko z nas. Myślę, że będzie też okazja ich jeszcze pozdrowić. Dziękujemy tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Dziękujemy panu Dałkowi Woźniakowi, który od 5 lat zapewnia obsługę fotograficzną wyścigu, dokumentuje go na zdjęciach. Także telewizja Gostyń, pan Dariusz Wujek za tą obsługę filmową, którą będzie pewnie można już niedługo zobaczyć w internecie i nie tylko. A także wszystkim innym, którzy są tutaj na miejscu i z nami oczekują wspólnie na pierwszą drużynę
która przekroczy linię mety. Oczywiście pamiętamy, że to jest jazda na czas. To, że ktoś przekroczy pierwszy ten linię mety, to oczywiście nie znaczy, że wygra, dlatego że liczy się tutaj po prostu czas całego przejazdu. A jeżeli ktoś ponad półtorej godziny później ruszył, no to wiadomo, że nie jest w stanie dogonić tych, którzy ruszyli o godzinie 11. Amber Road, 5 lat tradycji, olimpijski dystans, największa impreza kolarska tego typu w Polsce. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, będziemy mogli i przy muzyce, i przy komentarzu, a przede wszystkim przy emocjach sportowych bawić się aż do, myślę, godzin popołudniowych, około godziny 16-16.20. Planowane są dekoracje, ale oczywiście będziemy na bieżąco to potwierdzać, jak będziemy już wiedzieć, ile drużyny wjechało na linię mety. Cały czas czekamy na informacje, za ile się możemy spodziewać tutaj kolarzy. Już kibice się pojawili po lewej stronie tutaj przed metą. Myślę, że doping będzie bardzo głośny. Niezależnie kto pierwszy wjedzie na tę linię mety, to myślę, że każdego będziemy fetować dosyć głośno. A szczególnie tych, którzy tutaj będą zmagać się o zwycięstwo.
i o tytuł najlepszej drużyny w drużynowej jeździe na czas w kolarskim wyścigu Amber Road 2014. Gostyń Wielkopolski, Gostyń Kolarski, tak tutaj głosi ten napis przede mną. Najważniejsze, że coś się dzieje, że są imprezy kolarskie, są imprezy sportowe. Niedawno był bieg na 10 km, nasza dycha, teraz jest Amber Road i to wszystko w mieście Gostyń bardzo fajnie funkcjonuje. I tego się trzymajmy i czekajmy w tej chwili na zawodników. Przypomnę, że cały czas nie zmienia się klasyfikacja na półmetku. Cały czas koledzy z Gliwic są najlepsi, czyli godzina 7 minut i 57 setnych. One Cam Bike Atelier Squadra Corsa plus 2 Gliwice. Tak skomplikowaną nazwę długo mają koledzy z Gliwic. Ale tych nazw generalnie bardzo ciekawych jest tutaj dużo. I to jest fajne, że nie tylko zawodowstwo, nie tylko wyczyn kolarski, ale także dobra zabawa przy tworzeniu drużyn i wspieraniu się nawzajem. I słuchamy sobie dalej muzyki, czekamy na zawodników, czekamy na kolarzy. Jak tylko będziemy mieli informacje, gdzie są i za ile będą, to oczywiście Państwu to powiemy. Zapraszamy tutaj w okolice mety, można stanąć po drugiej stronie, pod tym banerem powiatu gostyńskiego, będzie na pewno świetnie widać tam finiszujących zawodników, ale oczywiście można być także po stronie tutaj naszej, tu gdzie jest namiot organizacyjny i czekamy na raporty. O, myślę, że goniec, wysłannik wyjechał na sprawdzenie trasy. No zobaczymy. Cały czas czekamy i tę chwilę czekania umijmy oczywiście muzykę. Widzimy kibiców miejscowości Piaski. Dosyć ciekawa grupa tutaj ubrana w te stroje kolarskie. Piaski pokiwają, pokiwają wszystkie Piaski. Tak jest, pięknie kiwacie. Jeżeli tak kiwacie i tak będziecie krzyczeć, to myślę, że wasz zespół będzie bardzo, bardzo wysoko. Ja tego sprawdzę na chwilę obecną zespół. Plast Profil Towarzystwo Rowerowe Piaski. Jest taki zespół, jest. Na chwilę obecną jest na miejscu 27, ale spokojnie, może drugie 50 km poszło im jeszcze szybciej. Dlatego jesteśmy za Piaskami, jesteśmy za Gostyniem, ale wspieramy także wszystkich, którzy przyjechali z całej Polski, z Gorzowa, z Gliwic, z Katowic, z Lublina nawet, a z Wolsztyna, jak pamiętam, z Poznania, z Rakoniewic, z Piastków, już powiedziałem, z Leszna bardzo dużo zespołów i jeszcze wiele innych, których nie wymieniłem, a które będziemy wymieniać, mam nadzieję, jak zdążymy przy wjeżdżaniu na metę, bo tu się zrobi na pewno duże zamieszanie, ale postaramy się nad nim zapanować i wszystko Państwu na bieżąco relacjonować. Także czekamy na kolarzy 10, może 12 minut i będą tutaj pierwsze drużyny z zawodów Amber Road 2014 w Gostyniu. Drużynowa jazda na czas. Proszę Państwa, czekamy z niecierpliwością. Jeżeli ktoś będzie miał sygnał, że jadą, to prosimy o taką informację, jeżeli my byśmy tej informacji nie mieli. Yeah.
Piosenka Woda jest nasz, to jest jeden z hymnów kolarskich imprez sportowych w tym kraju. Miejmy nadzieję, że kolarstwo jako sport naprawdę dla każdego trafi znowu na powiedziałbym salony polskiego sportu. No, jesteśmy mistrzami w skokach narciarskich, jesteśmy mistrzami w bardziej niszowych nawet dyscyplinach, a właśnie takie dyscypliny jak kolarstwo, jak lekkoatletyka dotychczas szwankowały, ale jak widać po mistrzostwach Europy stajemy się powiedzmy potęgą na skalę europejską na razie. No i w kolarstwie to już na skalę światową, bo Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski to już nie są zawodnicy posiłkowi, to są zawodnicy liderzy swoich drużyn już za chwilę pewnie w przyszłorocznych zawodach, w przyszłorocznych turach, także Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, ale także być może ci, którzy tutaj dzisiaj jeżdżą, ci, którzy dzisiaj jadą, ci najmłodsi, czy ci nieco starsi, będą także kolarstwo w Polsce dosyć mocno rozwijać. Także liczymy na to, a wszystkich zachęcam oczywiście do spędzania czasu na rowerze. Bardzo prosty sport, naprawdę prosty, nie potrzebujący wielkiego wytrzymałości wielkiej sportowej, tylko po prostu chwilę jakiegoś samozaparcia i można wsiąść na rower i pojechać. Może nie od razu w Amber Road, ale w innych zawodach albo w innych jakichś towarzyskich spotkaniach rowerowych. Czekamy na zawodników, mamy telefon tutaj, być może to już jest sygnał. Czy to jest sygnał? Drużyna numer 11, proszę Państwa, się zbliża, szybko sprawdzamy. Drużyna numer 11 jest to Szerszenie Trzebnica, proszę Państwa. 3, dokładnie, Szerszenie Trzebnica, aż się zbliżają. Za chwileczkę prawdopodobnie powinni tutaj być. Dlatego, proszę Państwa, będziemy ich fetować za chwilkę. Prosimy już teraz o nieprzechodzenie przez drogę, już za chwilkę na dużym tempie, spokojnie powyżej 60 na godzinę. Padną tutaj Szerszenie, co Szerszenie mogą tylko wpadać na dużym tempie. I zespół numer 4 jest za nimi Ambit Racing Team Leszno. Ambit Racing Team Leszno, Szerszenie Trzebnica. Wjeżdżają, tylko że Szerszenie będą mieli na pewno lepszy czas, gdyż byli kilkanaście minut po Ambicie, więc myślę, że Szerszenie zostaną takim wirtualnym liderem tego wyścigu na mecie, a potem będziemy tutaj z kolegą z pomiaru czasu to wszystko na bieżąco układać. Szerszenie Trzebnica, proszę Państwa, no któż mógłby być pierwszy na mecie, przynajmniej wirtualnie, jak nie Szerszenie, no szczur tutaj nie przewidujemy, a Szerszenie atakują dosyć ostro. Trzebnica numer 3. No i pytanie, czy są, czy się pojawią? Jeżeli się pojawią, to prosimy kibiców o głośne dopingowanie, o krzyki, o tam bardzo fajna grupa po drugiej stronie, panowie, tak, pokiwajcie do kibiców, macie fanów z całej Polsce, w Gostyniu na pewno, tak, dokładnie. No i czekamy. Piaski też na pewno przyjadą, bo przecież nie po to kibice przyszli, żeby Piaski nie dojechały do Żeńska, tak, nie może być. Dojadą, są transmisje tutaj na żywo, pewnie w smartfonach, już technika poszła do przodu. Tak, znowu się trzeba ruszać i wyścig kolarski oglądać. No i proszę Państwa, Szerszenie Trzebnica, Ambit Racing Team Leszno. Leszno, Trzebnica na razie będą na mecie. Zmęczeni na pewno potwornie, bo to jest jak 100 km i to nie jest przejażdżka powiedzmy luźna, tylko to już jest po prostu wyścig. To jest wyścig kolarski, drużynowa jazda na czas, czyli tutaj nie ma naprawdę przeważ, trzeba jechać bardzo szybko. Przypominam, że by drużyna została zakwalifikowana w ogóle do klasyfikacji generalnej, musi trzech zawodników ukończyć wyścig. Mamy następną informację. Drużyna numer 14, czyli Ostrowska Kawaleria Kolarska Ostrów Wielkopolski. Tu będzie grubo, to chyba będą liderzy, że oni byli cały czas na drugim miejscu. Oni są też minęli nasz taki tutaj punkt pomiaru telefonicznego, że tak to nazwę, na prędce stworzony tutaj pani po lewej stronie, bardzo fajne informacje podaje. Coś jeszcze wiemy, bo na razie mamy Szerszenie, mamy Ambit Racing Team i mamy Ostrowską Kawalerię, czyli Ostrów, Trzebnica i Leszno. Na razie nie ma Gostynia, ale spokojnie, Gostyń jeszcze dzisiaj tutaj zawalczy i myślę, że pokaże wszystkim, że miasto nie tylko organizuje imprezy kolarskie, ale także zawodnicy z tego miasta na tych rowerach doskonale sobie radzą. Przypominam, że niedawny bieg, nasza dycha, wygrał także zawodnik z Gostynia miejscowy, mimo silnej konkurencji także obcokrajowców, byli o Ukraińcy, był Białorusin, a jednak tutaj wychowanek gostyńskiego klubu łyżwiarskiego dał radę i zwyciężył w tym biegu na 10 km, ale dzisiaj nie biegniemy, dzisiaj jedziemy. Halo, tu jest aparat, przyjdź na tamtą stronę, bo będziesz na wszystkich miejscach. Proszę Państwa, emocje osną. Eye of the Tiger, za chwilę znajdziemy się powiedzmy w oku cyklonu. Będzie to fantastyczny finish wszystkich zawodników. O, proszę bardzo, mamy, chyba są zawodnicy? Tak. Prawdopodobnie są to Szerszenie Trzebnica, aczkolwiek tego niestety nie można za wielkie brawa wszyscy dla pierwszego zespołu. Być może nie wygrają, ale są pierwsi na mecie w Gostyniu. Amber Road 2014, ale przylecieli jak Szerszenie, po prostu niewiarygodne, nie widziałem nawet ilu ich było. Za szybko to się zdarzyło, no to jest właśnie wyścig kolarski, za szybko to się wszystko dzieje, ale wiemy, że to były Szerszenie.
Szerszenie Trzebnica, zespół numer 3, bo oni mają 4 zespoły z tego co wiem. A teraz widzę jakiś biegaczy, to jakaś niekonwencjonalna sytuacja. I biegli i jadą rowerzyści, tak, że wyskoczyli z zakrętu. Prędkość naprawdę co najmniej 60 na godzinę. Czy to jest Ambit Racing Team Leszno? Czy to jest Ambit Racing Team? Chyba tak. Chyba zawodnicy z Leszna, fantastycznie finiszują. Czy jest tutaj Leszno? Jest oczywiście Ambit Racing Team. Są na mecie, a trzeci na mecie będą, tam miałem już powiedziane przed chwilą, a oczywiście zapomniałem, Ostrowska Grupa Kawaleria, przepraszam, Ostrowska Kawaleria Kolarska, czyli OKK. Za chwileczkę, a na mecie już są Szerszenie, Strzewnicy, na mecie są też Andy Racing Team z Leszna, fantastycznie chłopaki finiszowali, mamy następnego, na razie jednego zawodnika, sekundę, jakiś samotny biały żagiel. A tu mamy Siódemkę, Metabo Tora Bike, Wilkowice też będzie na chwilę, a tutaj zawodnik, nie wiem czy jest. A jeszcze z Ambitu, jeszcze ostatni zawodnik Ambit, czyli Ambicja, doskonale finiszuje. Przypominam, minimum 6 zawodników na zazwyczaj 5 musi zakończyć, by zespół zajął jakieś tam miejsce punktowane i był klasyfikowany w Ambit, przepraszam, Amber Road 2014. I kolejny zespół numer 13 się gdzieś pojawił już tam na naszym telefonicznym pomiarze. Cykliści Gorzów Wielkopolski, no czyli tutaj ta czołówka się trzyma. Szerszenie już są na mecie, zaraz oczywiście się dowiemy na jakim czasie wjechali na tę metę, ale to wszystko spokojnie, to jest kolarstwo, tutaj to wszystko trzeba dobrze policzyć, żeby nie było pomyłki, żebyśmy wszyscy wiedzieli kto wygra tegoroczną piątą już edycję drużynowej jazdy na czas Amber Road 2014 w Gostyniu. Czekamy na następnych zawodników, widzieliście Państwo jakim tempem oni wjeżdżali, ja nie wiem czy oni już gdzieś się pojawili, zmęczeni, ale szczęśliwi. Nie. Jadą następni? Tak, jest, jadą następni. Finiszują, bym powiedział następni. Chyba to są chłopaki z Ostrowa, aczkolwiek tego nie wiem. Tego jeszcze nie wiem. Fantastyczny finisz, proszę Państwa. Tak, kawaleria. O, jest kawaleria. Czy Pani widziały kawalerów? No dokładnie widziały. Fantastycznie przemknęli przed naszymi tutaj stanowiskami spikerskimi, że się na wyrażę. I czekamy na następnych zawodników. Nasz punkt telefoniczny działa non-stop. Oj, emocje rosną, proszę Państwa, emocje rosną. Można trochę muzyczki podać, żeby jeszcze było weselej, żeby można było troszkę się naprawdę popląsać w tym. Poczekamy na następne drużyny. I proszę Państwa, tu będzie wielki aplauz za chwileczkę, bo wjeżdża blisko już mety Plast. Pilne Towarzystwo Rowerowe Piaski, czyli Piaski będą miały swoich faworytów. Za chwileczkę, minęli już nas punkt telefoniczny, za chwilę będą wjeżdżać na metę. Wielkie brawa dla Piasku, wielkie brawa dla Plast Profil, Towarzystwo Rowerowe Piaski, Darek Naskręt, Waldek Stachowiak, Wojciech Matuszak, Michał Listwoń i Witek Biernacki. Jeden jedzie, no dobrze, jeden jedzie, to i nie też pojadą, spokojnie, bez paniki, proszę Państwa, muszą dojechać. Tak, czy to jest kolega, nie, to jeszcze jest, to jeszcze jest Ambit Leszno, spokojnie, słuchajcie, na Piaski jeszcze przyjdzie czas. Tak, tutaj czekamy spokojnie na Piaski, chłopaki tam zaraz się z tych Piasków wnurzą i będą finiszować do mety. Nie wiadomo kto pierwszy, tutaj tak dobrze tych kolegów nie znam, ale zobaczymy, czy to będzie Darek Naskręt, czy może Waldek Stachowiak, czy może Michał Listwoń, Witek Bionacki. No tego nie wiemy, ale będziemy to wiedzieć za chwilę, jak będą koledzy finiszować. Piaski proszę o przygotowanie jakiegoś fajnego dopingu, jakiś wiecie, tam nie wiem, może wymiana koszulek po mecie. No ja no, kombinuję jak mogę, żeby tutaj ożywić publiczność, proszę Państwa. A Piasków jak nie widać, tak nie widać. Może skoczyli na chwilę do domu. Daleko nie mają. Na grilla ktoś chciał tutaj się umówić, a to może później, bo dla kolarza niezdrowe żywienie. No ale zobaczymy, czekamy. Czy z zakrętów wychyną piaski? Tam się jakieś cienie pojawiają, proszę Państwa. Czy to są cienie piasków, czy może piaski cienie? No już tak, nic się nie dzieje. To jakąś muzyczkę, panie Leszku, może, co? Mam kolejny telefon. A jest. I drużyna kolarska, byle wyjechać Leszno, byle wyjechać Leszno. O, mamy, czy to są piaski? Nie, żołek to nie są, ale mimo to bijemy brawo za nich, słuchajcie. Wielkie brawa. Dokładnie się zaraz dowiemy. No, Metabo, tak, oni oczywiście mieli być na mecie. Metabo, Toma Bajk, Wilkowice, Metabo, Toma Bajk, Wilkowice. Fantastyczny finisz, a tutaj kto tu jeszcze finiszuje? Następni zawodnicy. Tak, to jest gorzowscy cykliści, tak. Jak to kiedyś było, bikiniarze, tak, wjechali na metę w fantastycznym stylu. No i czekamy na piaski, proszę Państwa, no, czy oni tych kibiców swoich tak muszą w tej niepewności trzymać tutaj te panie z tych piasków, naprawdę fantastycznie przygotowane do dopingu, być może przygotowały jakieś dodatkowe atrakcje, no ale tego nie wiemy, to zobaczymy już za chwileczkę. No czekamy, proszę Państwa, piaski, no bohaterowie dnia myślę. Być może nie wygrają, być może.
aczkolwiek na pewno w sercach kibiców, przynajmniej tej części po tamtej stronie mety, na pewno się dobrze zapamiętają, ale tam mamy jeszcze innych kibiców z Gostynia, mamy kolegów z zespołu, tak, oczywiście. I wszyscy będą witać kolejnych zawodników. Ja mam nadzieję, że wszystkich będziemy w stanie wyczytać. Na mecie na pewno jest Metalo Toła Bajk Wilkowice. Na mecie jest Ambit Racing Team w komplecie, Szerszenie Trzebnica, ale chyba numer 3, tak dokładnie. Cykliści Gorzów przed chwilą przejechali w tempie szalonym. Ostrowska Kawaleria Kolarska, Ostrudy Popolski. Ci już są na pewno na mecie. A my czekamy na Piaski, czekamy także na zespół Tyle Dojechać Leszno, bo też byli tutaj gdzieś blisko. Przechodzimy za barierkę, słuchajcie, przechodzimy za barierkę. Tylko fotoreporterzy tutaj licencjonowani i ci, którzy współpracują przy wyścigu, oczywiście mogą być, ale pamiętajmy, że... O, i mamy! Czy to są Piaski? Tak. Tak? Ja nie wiem, słuchajcie, na nie widzę stąd. Nie wiem, co z zespołu, ale wielkie brawa, niezależnie kto to jest, zaraz się dowiemy, zaraz zobaczymy na koszulkę, czy to są Piaski, czy to są Piaski. Tak, proszę Państwa, szalony zespół z Piasków. Fantastycznie mija linię wetu, no a klubu ogromny zopnik. To był co najmniej jak Tour de France, że nie powiem o Tour de Polonii w finale w Krakowie, indywidualna jazda na czas. Tutaj mamy już nową jazdę na czas. Fantastycznie, fantastycznie, że wszystko układa. Jaki numer? 12. A, no bo ona pod jedynką, czyli proszę Państwa, tak, tak, pod jedynką jest zespół Convert Westfall Team, czyli Jakub Giermaziak, Wojciech Giermaziak, Mateusz Mus, Marek Wesoły, Bartolomiej Fączkowiak. Z nieoficjalnych informacji podobno zbliżają się do mety. Zobaczymy, w jakiej formie dojedzie kierowca, który na co dzień na czterech kółkach, dzisiaj przede wszystkim na dwa kółka, przepraszam, zobaczymy, czy to jest równie wystarczające jak Porsche Supercar, czy może to chyba łatwiejsze. No tego nie wiemy, trzeba by się zapytać Jakuba i pewnie to zrobimy. Jak tylko się meta, na metę Jakub wjedzie, to będziemy starali się z nim jakieś parę słów dla Państwa i dla tutaj lokalnych mediów uzyskać. No ale na razie cisza, spokój, może tutaj jakaś piosenka na temat ciszy i spokoju. Panie Leszku, dla kibiców. No i czekamy, kto tam powinien być. Stowarzyszenie na szlaku, Stowarzyszenie na szlaku Krowia. I tam jest Marcel, Marcel, który o kulach tutaj gdzieś stał. Gdzie on jest? Niech pokiwa kulami. Jest tam, jest Marceli, widzimy go. Tak, proszę Państwa, ten człowiek pokazuje, że nawet o kulach można na takie zawody przyjść. Ale mamy, ktoś już chyba finiszuje? Nie, to jest, nie, to chyba nie jest finisz. To jest tak zwany lekki finisz. I na bok zjechał, czyli to nie zawody. Dobrze, czyli wiemy, że blisko mety są Stowarzyszenie na Szlaku Krowia, a także Szerszenie Trzebnica 4. No i mamy motocykl, a za motocyklem szalejący zawodnicy. I proszę Państwa, bawimy się, jaki tu spokój, a będzie tu naprawdę się działo. Pięknie, i wjeżdżają na metę. Tak jest, proszę Państwa. Kolejny zespół. Tutaj jeszcze Kwiatki, ostatni zawodnik z Kwiatków, ale to nic. Jest, tak jest, cały czas się bawimy. Jaki tu spokój, znany z Adama Małysza i ze skoków na ciaski, ale wyższy kolarski także można skręcić. Kto jedzie? Proszę Państwa, emocje rosną. Około 10 drużyn już na mecie. To mi za chwilę potwierdzą nasi koledzy z podający wyniki, a my czekamy. Piaski już wjechały. Wjechał na pewno Ostrowska Kawaleria, wjechali cykliści, Szerszenie Trzebnica 3, 4 są blisko, Ambit Racing Team już na mecie, drużyna kolarska będą jechać, chyba właśnie minęła nas, Piaski, rowerowe towarzystwo już wjechało, Metabo, Tora Bike, Wilkowice, fantastycznie przygotowani, oni już są na mecie i tu mamy fantastyczne. Prowadzi Ostrowska, no proszę Państwa, mamy wynik, Ostrowska Kawaleria Kolarska jest w tej chwili pierwsza, 2 godziny 31 minut 18 sekund, wielkie brawa dla Ostrowa Wielkopolskiego. To jest dopiero początek, ale wiadomo, że tu jeszcze trochę dużym na trasie jest, które nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. I wielkie brawa dla motocyklistów. Mamy motocyklistę, tak. Pilot drużyny numer 1, czyli drużyny Convert Westfall Team. Jakub Giermaziak i spółka. Przyjechał jako pierwszy motocyklista i pokazuje właśnie koszulkę. Już nie będzie chciał jej oddać, na pewno jej tego nie oddać. Czy mamy kolarze? Nie mamy, to jak mamy kolarze, to się bawimy w inny sposób. Tak. Motocykliści, im wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. Jest to ekipa naprawdę prostota związana z wyścigiem kolarskim Amber Road. Jest to zespół Wolni Jeźdźcy Piaski, czyli Piaski są wszędzie, proszę. Piaski są wszędzie. I na motorach, i na rowerach, i wśród kibiców. Silna ekipa z Piasku, ale jest też bardzo silna i gęstniejąca za chwilę ekipa z Gostynia. Robi się tutaj naprawdę ciekawie.
Tutaj dochodzą do nas już wyniki, proszę bardzo. Pierwsza strona wyników oczywiście. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, ale mamy następne, to musimy przerwać. Kogo my tu mamy, proszę Państwa, no któż to jest? Czy my wiemy? Konia, tak, chłopaki słowi, od Marcelego, od tego, który nie mógł jechać. Proszę, jak się cieszą. I tak to powinno wyglądać, proszę Państwa. Czas jest ważny, ale najważniejsza jest nowa zabawa. Bike Fun, wjechał, Bike Fun, Galier Team. Prawdopodobnie, jak tego pamiętam z Leszno, ale na chwilę będziemy to sprawdzać. No a w tej chwili bardzo szybciutko już możemy powiedzieć, że Ostrowska Kawaleria 2:31:18, Łukasz Michalski, Mateusz Rąszczak, Piotr Kleczewski, Zdzisław Kępa i Dawid Karolek. Taki zespół zaczął, a zakończył w składzie Michalski, Rąszczak, Kleczewski. Pierwsze miejsce Ostrów, jak na razie oczywiście. Krzeszenie Przeblica 3 na miejscu drugim, czas 2:35:15. Na trzecim miejscu Cykliści Gorzów Wielkopolski. Na miejscu czwartym Metabo Opola Bike Wilkowice i na miejscu piątym Ambit Racing Team Leszno. Na szóstym Plast Profil Towarzystwo Wolne Piaski. Na miejscu szóstym, ale ktoś znowu jedzie. Mamy kolejną drużynę, Za chwilę powinno być. To, cóż to jest? A to są na pewno Szerszenie, bo o tych stronach się pozna. I za chwilkę będą Zakręceni z Rakoniewic. Tak, dziesiątka i dziewiątka też, czyli Febe Team Leszno. Zakręceni z Febe Teamem, pewnie tam rywalizują na trasie na ostatnich metrach. Proszę Państwa, naprawdę fajnie to wygląda, jak oni wpadają wszyscy na metę. No i potem zmęczenia, naprawdę zadowolenie, idą do swoich rodzin, do swoich dzieci, do swoich żony, nie tylko przyjaciółek. I dziękują im za doping na całej trasie i trzymanie kciuków. No i czekamy. To się robi już coraz ciekawsze. Na chwilę obecną na mecie mamy, 12 drużyn. 12 drużyn jest na mecie, czyli zostało na trasie, jeżeli dobrze liczę, 36 drużyn. 36 drużyn jest na mecie i będziemy na to czekać z utęsknieniem, aż ostatnie drużyny minie mety, a potem zrobimy fantastyczną dekorację, w której już wszyscy nasi sponsorzy, VIP-y i tak dalej będą uczestniczyć i wręczać tym fantastycznym herosom sportu nagrody. No, proszę Państwa, tu częstowanie jabłkami się odbywa, no to jest pewnego rodzaju akcja, jedz jabłka, polityka się nie ma wina, ale jabłka jeść trzeba. Także zachęcam wszystkich, jeżeli Pan tu będzie częstował, Panie też częstują jabłka, proszę Państwa, a skąd Panie są? Z Delfina jesteśmy, głównym sponsorem, zapraszamy wszystkich na jabłka. Wspieramy polskie jabłka, smacznego. Państwa, Gelfin, doskonale, jeden ze sponsorów, fantastyczna firma, która jak widzicie na wszystkich tutaj banerach jest pokazana. Gelfin, finanse, ubezpieczenia dla Ciebie, Grostyń, ulica Poznańska 9, zapraszamy do skorzystania z usług Gelfina, ale przede wszystkim na początku do skorzystania z tych fantastycznych jabłek, polskich jabłek oczywiście, tego nie musimy mówić, jedz polskie jabłka, akcja na Facebooku przeszła już oczekiwania organizatorów, ale tak zawsze bywa z akcjami, Polacy są bardzo dobrze, jeśli chodzi o pospolite ruszenie, o co chodzi, gdzie dobrze bawili jedni drobne, zdrowe polskie jabłka. No dobrze, poczekamy na następnych polarzy, rowerzystów, tu mamy młodych adeptów sztuki polarskiej, tego bym proponował tak troszeczkę zejść, może żeby to nie było niespodzianek. 15 się pojawiła gdzieś na horyzoncie. 15 jest to amatorska grupa kolarska Koźmin Wielkopolski. Jak ktoś jest z Koźmina, to niech na metę szybko nagina, żeby ten zespół oczywiście witać, tak? Zobaczymy, czy oni wjadą tutaj w Ford w pełnym zespole, czy będą może rozczłonkowani, jak niektóre drużyny. Pamiętajcie, liczy się minimum 3 zawodników, musi dojechać do mety. Nie musi to być 5, nie musi to być 4, jeżeli 3 dojedzie, to zespół jest sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej drużynowej jazdy na czas Amber Road. I posłuchamy trochę muzyki i poczekamy na kolarzy. Proszę Państwa, samotny Białżagiel, czyli gmina Krobia, przekroczył zawodnik gminy mety, był sam, ale dojechał do zawodników, do swoich kolegów. A mamy za chwilkę zespół numer 12, tak? Zespół numer 12, czyli Ofun Flane Ejby z Kuślina. Chłopaki, proszę Państwa, jest fan klub, są ludzie z Kuślina i o to chodzi. I tak ma być, proszę Państwa, tak macie wspierać swoich zawodników, zawodniczek nie ma dzisiaj na trasie, ale zawodników na pewno. Żeby dojechali zdrowo, szybko, szczęśliwie, radośnie, a potem z Wami mogli pojechać na popołudniowego grilla, żeby zakończyć weekend z przytupem. Mamy długi weekend, polska specjalność, długie weekendy. Powiem, że co mamy? Mamy jakiś zespół, nie wiem, czy to są Ofun Flane Ejby, to są oni?
Tak? To są oni? Jeżeli to są oni, no to w takim razie witamy serdecznie na mecie Ofont Planeje z Kuślina. Fantastyczny finish! Jak Jamu Widin Abdurzafało od lat temu 25 na wyścigu poboju. No proszę Państwa, ja to widziałem, a wiele z Państwa tutaj stojących, szczególnie tych dzieci, nie miało szans tego oglądać. No i proszę Państwa, czekamy na następnych zawodników i zawodniczki, nie, cały czas się mylę, bo to nie jest bieg. I panie, i panowie, a tutaj tylko panowie, niestety, może któreś z pań, które tutaj stoją dzisiaj, czy z Kuślina, czy z Piasków, czy z Krowi, w przyszłym roku po prostu stworzą zespół kobiecy, a tu mamy następnych panów, na pewno panów. I to są chyba też chłopaki z Kuślina, czy, o nie, chyba nie, tu jakiś pan, który się pojawił, proszę Państwa, któż tu jedzie? No, jeszcze nie wiemy. No i nadal nie wiemy. Niestety, proszę Państwa, tego zespołu akurat nie odcyfrowałem, pochyleni byli, ale zaraz się dowiem, chyba że ktoś wie. Na pewno to nie było opisane. Ej, o, tu może przeczytam, co zawodnik był napisany na klatce pierwszej. Niestety, klatkę miał pochyloną. A Febe, no, oczywiście Febe widzieliśmy na plecach. Prawda, Febe Team Leszno, objechali Ametę, dziewiątka, a następny jest osiemnastka. Osiemnastka to jest, proszę Państwa, niewidzialny Leszno. No to nie spodziewajmy się wiele zobaczyć. No, przemkną pewnie, może już przemknęli, nikt tego nie zauważył. Prawda. Niewidzialni Leszno w składzie, tutaj mamy skład oczywiście niewidzialnych, panowie, gdzie oni są. Robert Grapiak, Józef Szajbe, Stanisław Bielnaczek, Szymon Utostański, Krzysiek Kupisz. Wjeżdżają niewidzialni Leszno, oczywiście jeszcze nie teraz, ale jak już powiedziałem, oni mogą być zaskoczeniem, gdyż jak sama nazwa wskazuje, są niewidzialni i są w Leszno. Pojawił się kolarz, ale jest widzialny, czyli chyba nie jest widzialny, ale zwalnia, wyraźnie zwalnia, nie wiem o co chodzi, może jest to jakieś kółka kręci, no to jest taktyka, to jest taktyka. I proszę Państwa, kolarze wszystkich, którzy już zakończyli, którzy już są, może już mało zmęczeni, bo to zmęczenie odchodzi, zapraszamy do cateringu, firma Welni, fantastycznie tutaj prezentująca się, robi najlepszy catering w Gostyniu. I na ten katering zapraszamy wszystkich kolarzy, napić się jakiegoś soku dobrego, zjeść jakąś dobrą bułeczkę, no i fetować swoich kolegów, którzy wjeżdżają. Fantastyczna scena, bo trzymają się za ręce zawodnicy z następnego zespołu. Za chwileczkę będziemy dokładnie wiedzieć, jaki to zespół. Raz, Kuflany Ejby, dalszy ciąg o Kuflany Ejby, prawdopodobnie tak. Widać kibice z Kuślina tam przyłożyli, nie wiem, ale no i to jest piękne, że tu przyjechali. Niedaleko nie mieli, ale to jest ważne, ważne, że są. Nieważne skąd, ważne, że przyjechali. Mamy Lublin, mamy Katowice, mamy Wilice, mamy Wolsztyn, mamy Rakoniewice, mamy Wrocław, Poznań, mamy inne zespoły. I to jest istotne, ale mamy też Gostyń. Mam nadzieję, że jak przyjedzie jakiś zespół z Gostynia, to będzie tu naprawdę wielki, wielki show. Czekamy, bo jedzie jakiś samotny kolejny zawodnik. To jest szerszeń, to jest szerszeń, to jest szerszeń, 100%. Tak jest, oj szerszeń chyba z kontuzją, ale proszę Państwa, wjechał, to jest najważniejsze. Jest coś jeszcze. No i tutaj będziemy bili brawo, proszę Państwa, bo to jest start ducha. Prowadzą rower, proszę Państwa, już nie jadą na tym rowerze. Pytanie, czy się rower zepsuł, czy może jakiś defekt, czy może kontuzja. No ale to też jest ważne, że siła woli po prostu do końca, prowadząc rower. Taką sytuację mieliśmy też na biegu w Gostyniu, na naszej dysze, gdzie ten zawodnik ledwo dobiegł do mety, ale dobiegł, szczęśliwy, potwornie zmęczony. A tutaj mamy grupę, którą zaraz dokładnie opiszemy. Tylko tutaj zawodnik czeka na swoich kolegów. Fantastyczne zachowanie, proszę Państwa. I tutaj należy się będą za chwileczkę jeszcze wielkie brawa. Ja Wam powiem kiedy, żeby to ładnie zgrać. I wszyscy przywitamy brawami ten zespół. No i następnie szerszenie, kolejne szerszenie. Tutaj mamy amatorską grupę kolarską, za chwileczkę i wchodzą. Wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa. To nie jest ważne, widać, że był wypadek, jest ranna ręka, ale no są potwornie zmęczeni, doszli do mety i to jest amatorska grupa z Koźmina, dokładnie, z Koźmina Wielkopolskiego. Wielkie brawa dla nich, proszę Państwa, jak Państwo zobaczą, to cały czas nie zmieniamy faktu. Sport to zdrowie, wypadek się mógł zdarzyć, na szczęście mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Oczywiście znajdziemy za chwilkę, znajdzie się lekarz, znajdzie się ktoś, kto to wszystko opatrzy i zawodnicy pojadą do domu już. No
No proszę Państwa, jeżeli jest tutaj pomoc medyczna, to bardzo prosimy, tam na zakręcie, z tego co widzimy, na razie słabo to widać, ale leży rower, być może koło roweru leży jakiś zawodnik. Dlatego bardzo proszę służby medyczne o podążenie w tamtym kierunku. Jeżeli tutaj jest ktoś na miejscu służb medycznych, to prosimy na ten zakręt podjechać, czy to na rowerze, czy po prostu podjechać, to nie jest daleko i to sprawdzić, dlatego że to jest jakaś poważna kontuzja, prawdopodobnie zawodnik leży. Już wraca? Aha, okej, okay. No to proszę Państwa, jak to się mówi, głośne i tym większe będą dla niego brawa, proszę Państwa, za chwileczkę. Jak słyszę, że na zakręcie przed samym zjazdem tutaj była jakaś kraksa, właśnie ci zawodnicy, którzy nas minęli przed chwilą, razem z tym, który w tej chwili wjeżdża, przewrócili się, ale wszystko jest okej, okay. W sensie nic się złego nie stało, czyli otarcza, no niestety jest to typowe dla kolarstwa. Widzieli Państwo, co się działo na pierwszym etapie Tour de Pologne w tym roku, a z Gdańska do bodajże Korunia, masakryczne kraksy, grad i tak dalej, no to jest kolarstwo, proszę Państwa, to jest wielka szybkość, asfalt, niestety nieprzyjazny dla skóry, także takie rzeczy się zdarzają. Czekamy na następne kolarze. Jaką mamy informację? Masturbike, proszę Państwa, Masturbike z Rakoniewicz przyjeżdża do danego zespołu. Wielkie brawa za odwagę w przyznawaniu sobie nazwy i wyjechał zawodnik z zakrętu. Na razie sam, ale to nie zmienia faktu, możemy mu pogratulować. Brawami wjeżdża, proszę Państwa, czy podniesie ręce w geście triumfu. Na razie pochylony nisko, prawdziwa amfibia, do przodu. Niech podniesie ręce, nie podniósł rąk, niestety, nie podniósł, teraz podniósł. Dokładnie, to jest ważne. Chociaż zametą, ale podniósł i to jest istotne, bo powitał tych wszystkich kibiców, którzy na niego liczyli. Powitał ich wszystkich i to jest fantastyczne, proszę Państwa, zmęczeni, niesamowicie zmęczeni. Zapraszamy wszystkich do cateringu, tam są porcje wydawane, panie się będą dwoić i troić, ale wszystko damy sobie radę na pewno z czasem. Odpocznijcie chwilę, potem coś zjedzcie, wypijcie i około godziny oczywiście 16, czy może trochę wcześniej, a będziemy robić tutaj kolację, ale oczywiście o tym informować będziemy osobno, bo nie jesteśmy absolutnie w stanie przewidzieć dokładnej godziny dekoracji najlepszych zawodników, najlepszych drużyn.